XXI wiek to okres dynamicznego rozwoju technologii, który niestety często działa na niekorzyść społeczeństwa. Proceder popełniania przestępstw na szkodę systemów kart płatniczych jest coraz bardziej popularny z uwagi na łatwiejszy i tańszy dostęp do elektroniki, którą można wykorzystać do przestępczej działalności. Grupy przestępcze zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej przestawiają profil swojej działalności, na przykład z handlu narkotykami, na przykład fałszowanie kart płatniczych czy okradanie kont bankowości elektronicznej. Najpopularniejszym przestępstwem z segmentu bankowości elektronicznej jest skimming. Skimming to przestępstwo polegające na bezprawnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty bankowej w celu wytworzenia duplikatu oryginalnej karty, która w środowisku elektronicznym zachowywać się będzie identycznie jak karta oryginalna. Taka transakcja przy użyciu kopii karty obciąża rachunek posiadacza tej karty najczęściej przy jego nieświadomości. Sprawcy przy pomocy powszechnie dostępnych urządzeń, oferowanych również na różnych portalach aukcyjnych, mogą skopiować całą zawartość paska i zapisać ją na innej karcie. W tym celu przestępcy preparują odpowiednie urządzenia, które służą później do pozyskania danych z paska oraz kodu PIN. Wcześniej wybierają odpowiedni bankomat, z którego korzysta dużo ludzi oraz dostosowują go do swoich potrzeb. Metodą na zdobycie kodu PIN jest zastosowanie nakładki z minikamerą. Taką nakładkę umieszcza się nad klawiaturą numeryczną bankomatu w ten sposób, aby była widoczna ręka klienta, wystukująca kod PIN. Najczęściej stosuje się w tym celu specjalnie dopasowane banery reklamowe lub listwy z logo systemów kart płatniczych. W ich wnętrzu umieszcza się mikrokamerę, której oczko ukrywane jest dla zamaskowania, na przykład w miejscu po mocowaniu śrubki. Czas ich pracy uzależniony jest od zastosowanego zasilania oraz ilości dostępnej pamięci. Wprowadzając numer PIN na klawiaturze bankomatu, zasłania jego dokładnie z góry i z boku ręką lub portfelem. Zwracaj uwagę na wszelkie elementy, które odstają od oryginalnego wyposażenia bankomatu, np. listwy, nakładki, pojemniki na ulotki, w których mogą być zamontowane mikrokamery. Po kilku lub kilkunastu godzinach sprawcy wracają do bankomatu, na którym zainstalowali urządzenia i zdejmują je, aby następnie dane, które pozyskali ze skimera oraz kamery, przenieść w formie elektronicznej na komputer i wysłać drogą mailową do dowolnego kraju na świecie. Odebrane dane wgrywane są na karty z paskami magnetycznymi i są używane jako klony oryginalnych kart, które służą do wypłacania środków pieniężnych w bankomatach za granicą. Często też przestępcy na miejscu preparują kopie kart i wykorzystują je do wypłat. Mężczyzna wykazuje się spostrzegawczością i zauważa odstający element z bankomatu, który od razu wydał mu się podejrzany. Zwłaszcza, że wcześniej takich elementów na tym bankomacie nie widział. Powiadamia telefonicznie bank o swoich spostrzeżeniach, a pracownik banku z podanego przez klienta opisu wnioskuje, że na bankomacie prawdopodobnie założony jest skimer. Informuje on o tym fakcie wyspecjalizowaną komórkę w policji, która podejmuje w takich wypadkach stosowne działania. Dzień dobry, policja, słucham. Ale coś jest nie tak. Dziękuję za informację. Wysyłam załogę. W przypadku problemów z wypłatą gotówki lub zauważenia na bankomacie podejrzanych elementów, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą nie stanowić oryginalnego wyposażenia, niezwłocznie skontaktuj się z placówką banku lub policją. Na miejsce udają się funkcjonariusze policji, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości kartowej. Po wstępnym dyskretnym rozpoznaniu policjanci są już pewni, że na tym bankomacie jest zamontowany skimer oraz listwa z kamerą. 00320. Potwierdzam ci, nakładka znajduje się na bankomacie. Podejmujemy dalszą obserwację.
Znając sposób postępowania przestępców, policjanci decydują się na zorganizowanie dyskretnej obserwacji bankomatu. Sprawcy pojawiają się na miejscu i zdejmują skimer oraz listwę z kamerą. Po chwili jednak zostają zatrzymani. Policjanci ujawniają przy nich akcesoria służące do skimmingu, co jednoznacznie potwierdza, że czynnie uczestniczyli w tym procederze. Kodeks karny dla sprawców tego typu przestępstw normuje artykuł 286 kodeksu karnego oraz artykuł 310 kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat albo karze 25 lat pozbawienia wolności.